Oficjalnie dzisiaj o 20:00 odbędzie się event, który będzie pierwszym dużym krokiem w stronę nowego sezonu. Na przestrzeni ostatnich tygodni byliśmy świadkami rozbudowy rurociągu do statku Megalodona, zaczynając od ryzykownej rafinerii, gdzie powstaje nitro, które uzupełni zbiornik paliwa drapieżnego statku. Kiedy mój lewiatan zostanie zatankowany nitro, to rozrywa całą tę wyspę zębiskami. Oto, co prawdopodobnie wyobrażał sobie w głowie. Jednak najnowszy ekran wczytywania i przecieki z plików gry maleją całkowicie inny obraz nadchodzących wydarzeń. Uwaga, spoilery! Cześć, tu Ernest! W tym filmiku rozpakujemy informacje na temat eventu na koniec tego sezonu, tajemniczej postaci, jaką jest tułacz i nie tylko. Po drodze dam znać, że od niedzieli rano do 16 sierpnia będzie można wejść na specjalną wyspę z transmisją eventu Disneya, gdzie ma być m.in. news o Fortnite'cie. Na pewno będzie tam jakiś zwiastun nowego sezonu. W ramach zachęty za spędzenie 10 minut na tej wyspie otrzymamy fajniusi plecak z Kurkerina na wrzesień. Chciałbym jeszcze omówić ogłoszenie Fortnite ze środy. Oto wiadomość od twórców gry. Uwaga! Przedmioty z nadchodzących karnetów bojowych będą mogły trafić do sklepu Fortnite po co najmniej 18 miesiącach od daty wygaśnięcia karnetu bojowego. Tak jest! Karnety bojowe czeka wielka zmiana! Każdy skin, emotka czy cokolwiek w karnecie, 18 miesięcy po zakończeniu go, ma szansę wejść do sklepu. Nawet przedmioty za zadania dodatkowe. I nie dotyczy to poprzednich karnetów i nie każdy skin musi wejść do sklepu. To dotyczy tylko przyszłych karnetów, ale tak czy siak, to duża zmiana i myślę, że to dobra zmiana. Osobiście nie miałbym nic przeciwko, aby ktoś miał kolejną szansę na zdobycie Spider-Gwen czy Przybysza, choć nie, o niego za ciężko walczyliśmy. A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Co zabawne, tego samego dnia, a konkretnie nocy, na niecałą godzinę do sklepu weszła Paradygmat, która była ograniczonym czasowo skinem z końcówki rozdziału pierwszego. To było ponad 1500 dni temu. To jednak była pomyłka. Mimo tego gracze, którzy ją zdążyli kupić przed zniknięciem, dalej będą mogli się cieszyć tym skinem. Plus dostaną zwrot fałdolców. Wcześniejsi posiadacze tego skina za to otrzymają nowy, OG styl oraz możliwość zwrotu tego skina. Na ten cały bałagan Donald Mustard, były dyrektor kreatywny Epic Games, zareagował emotką facepalma. Teraz pytanie, czy to było z powodu dodania tego skina do sklepu, czy z powodu decyzji o zachowaniu ekskluzywności tego skina i usunięcia go ze sklepu. Okej, wróćmy do tematu eventu. Megalodon chce poprowadzić nitro do baku swojego statku. Coś jednak stanie mu na drodze. Z wycieków wiemy, że podczas eventu segmenty nitrociągu zaczną eksplodować, kończąc na wielkim wybuchu tuż przed samą rafinerią. Powstały tam krater odkryje puszkę Pandory. Po evencie na koniec sezonu drugiego wydawało się, jakby to był zamknięty temat, a jak się okazuje, skrywała się tam cały czas. To jednak nie wszystko. Tak jak rafineria dla puszki Pandory. Całe to straszenie mieszkańców wyspy Megalodona swoimi planami jest przykrywką dla czegoś o wiele głębszego. Więcej dowiemy się z najnowszych głosówek fabularnych. Misje fabularne dotychczas prowadziły nas szlakiem klejnotów puszki Pandory skradzionych przez Megalodona. Po zebraniu ich dla nadziei przywołała ona wyrocznię magicznego ducha wody, Jasnowidzkę, która poprzednio służyła nam przestrzegając przed gniewem Zeusa. Na nowym graffiti widzimy, że jest ona dla nadziei pod ręką, jak jakaś supermoc, i ma ona dla nas kolejną przepowiednię. Puszka powinna cię zniszczyć. Zamiast tego do ciebie mówi nadzieja i puszka. Są powiązane losem, cyklami czasu i wiecznego przeznaczenia. Ale tułacz, jego ingerencja wybaczyła ten los. Jego obecność wpłynęła na układ samych gwiazd i teraz już nie wystarczy zamknięcie puszki. Musisz walczyć i musisz wygrać. Teraz pojmujesz? Wyrocznia po raz pierwszy wspomniała o tułaczu w swojej ostatniej przypowiedni w sezonie drugim. Był ogromny triumf dla ludzkości, ale wojna jeszcze się nie zaczęła. Nadchodzi tułacz. Teraz jesteśmy świadkami, jak się spełnia. Tułacz to tajemnicza postać. Można go zauważyć w różnych miejscach na mapie, jak pojawia się i znika. Jego sama obecność jest tak grożąca, że zmienił układ konstelacji klejnotów puszki, które odczytują symbole nadchodzących wydarzeń zapisane w gwiazdach.
Przeznaczenie nadziei miało zakończyć się wraz z zamknięciem puszki, jednak zmienił to tułacz. Wchłania o niej energię, zyskując na mocy. A ponieważ przeznaczeniem nadziei jest pokonanie zła puszki, tułacz stanie się jej kolejnym celem. Musi ona go pokonać, aby całkowicie pozbyć się złej energii puszki Pandory. Odkąd tułacz pojawił się na wyspie pod koniec czerwca, gracze intensywnie spekulowali, kim może być. Głosy padały na Geno, nawet Fundamenta, a teraz doktora Dooma. I już mówię, o co chodzi. W nowych głosówkach z zadań oraz transmisji nadziei w radiu padają frazy o nadchodzącej zagładzie. Dlaczego w miejsce każdego pokonanego złoczyńcy od razu wyskakuje dwóch kolejnych? Mówi nadzieja. Jeśli spotkacie tułacza, zostawcie go. Cokolwiek się zdarzy, miło nie będzie. Niemniej obiecuję, że nieważne co będzie, my będziemy walczyć. Póki jest nadzieja, zagłada nam nie grozi. W nowym dialogu z Magneto zaś wyraża on obawy, że być może wie, kim jest tułacz. I jeśli to jest to, o kim myśli, czeka nas zagłada. Zagłada to po angielsku Doom. Tak się składa, że Magneto jest z uniwersum Marvela, z którego pochodzi również Doktor Doom, który, jak wiemy z wycieku planów Fortnite na ten rok, przybędzie na wyspę w następnym sezonie. Konstelacje klejnotów za to zapowiadają, że pierwsze skrzypce w następnym sezonie zagra Nadzieja, co symbolizuje układ w kształcie jej czapki, oraz Doom, wspomniany układem w kształcie jego maski. To wszystko praktycznie potwierdza, że tułaczem jest Doom. I tak, Doktor Doom już był w Fortnite, ale tym razem możemy się go spodziewać w jego ostatecznym wydaniu Boga Cesarza Dooma, który bardzo się różni od zwykłego Doktora Dooma. Jest o wiele silniejszy. Co też ciekawe, w kilka gry jest wzmianka o tym, że na evencie na miejsce ma przybyć Magneto. Być może to on swoimi supermocami magnetyzmu rozpierniczy rurociąg. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym. Kiedy kurz opadnie, a John C. w końcu odpocznie, z popiołów złudnej wygranej nowym rok się wyłoni. Los nasz nadchodzi, by rządzić w tym wszechświecie. Kto stanie na jego drodze, stawi czoła w klęsce. Dzień ten się zbliża, z zagładą w swej sile.